W najnowszym raporcie Szybko.pl, Metro House i Expandera widzimy, że po raz kolejny ceny ofertowe spadają. W skali kraju jest to 0,7%, ale pozytywna informacja dla właścicieli jest taka, że jest to spadek mniejszy niż w grudniu 2011 roku. Największe obniżki dotyczą miejscowości miast nadmorskich, Szczecina i Gdańska, gdzie ceny spadły o 1,4%, o ponad procent obniżyły się także ceny w Białymstoku. Dosyć charakterystyczne jest to, że stolica nadal utrzymuje ten swój poziom cen ofertowych wysoki i spadki te w Warszawie są niższe niż w skali kraju, bo w styczniu w Warszawie ceny spadły o 0,4%. W niektórych miastach spadki od listopada ceny już nie spadły. Są to na przykład Olsztyn i Katowice. Co to może oznaczać, że akurat tam ceny są już na poziomie, gdzie popyt z podażą się spotkały i można liczyć, że one pozostaną stosunkowo stabilne. Z drugiej strony, w tych największych miastach, takich jak Warszawa, Wrocław czy Kraków, w ostatnim miesiącu bardzo mocno wzrosła ilość mieszkań wystawionych na sprzedaż. W serwisie Szybko.pl to średnio 10-15% w tych miastach. To jest zła wiadomość dla właścicieli mieszkań, którzy zechcą je sprzedać, bo będzie to oznaczało, że przy tak ograniczonym popycie, jaki mamy w tym momencie, aby sprzedać mieszkanie, trzeba będzie obniżyć ceny.